Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy pomęczę się nad tą grą, żeby przejść tą jedną noc. Mam dziwne wrażenie, że to troszkę zajmie, bo jak już ogarniałem mniej więcej tą grę, już mniej więcej umiałem go odstraszyć, tego Freddziaka, nie wiadomo co to jest, to tak jakby był smutek, bo prawie miesiąc w to przestałem grać i zapomniałem, jak się to gra. Znaczy, no może nie tyle zapomniałem, co wyszedłem z wprawy, więc może być ciężko formalnie rzecz biorąc. I tak jakby... Przestań się tak cieszyć! Czym ty się cieszysz? Żeby zaraz dupę twój ojciec zeżre? Zamknij się. Podstawa to kaczki kupujemy. I nic więcej. Tak wiem, troszkę dziwna taktyka. Ale formalnie rzecz biorąc, to jest taktyka na wygraną. Nie, nie bierzemy oferty. Bardzo. No i gramy sobie. Jeśli byście się zastanawiali, co ja teraz robię, to zbieram kasę na ulepszenia tego. Biura. W sensie tego nocnego. Żeby sobie ulepszyć, bo zauważyłem, że dwa ulepszenia, które kupiłem kiedyś. Znaczy, no jedno to jest ulepszenie, żeby kopiarka szybciej robiła rzeczy. A drugie ulepszenie, które kupiłem, to było jakieś ulepszenie, które spowalniało tak jakby animatroniki, więc... jakoś dziwnie wolniej chodziły. Chociaż nie wiem do końca, co robią. No, mamy już 255. Drugie 500. Mój rekord to tutaj jest 1500. Potrafiłem 900, 500 i 100. Więc tak jakby jest tutaj kaczka za 900. Jak ja się wtedy zdziwiłem, kiedy znalazłem kaczkę za 900 punktów. Jakby, no dla mnie to było dość duże zdziwko. Ile jeszcze tych tokenów? 3. Przy okazji nam faza rating w sumie rośnie. Też dobrze. I 900. No nie, 1500 tylko, że trzema 500-kami. No nie. Chciałem 900, chciałem nowy rekord wbić. Ciekawe, czy jest jedna 900-ka, czy jest na przykład więcej. Widzicie, już mamy 500. To już jest coś na jakieś tam podstawowe ulepszenie, więc... Jest godzina 9. Po 9, kiedy to nagrywam. Tak jakby nie mam bardzo ochoty tego robić. Kosztuje tylko 25, a się przyda, bo mi health and safety podskoczy. O, tylko już jest jest fizyka, to dobrze. Dobra, gramy! Pierwsza noc jest prosta. Pierwszej nocy się przecież nic nie dzieje. Słyszałem pyknięcie. Na 90% słyszałem pyknięcie. Ktoś tu jest. Nie wiem, kto i jakim prawem. Halo? Co? I co tu robił dwa... Reset. Nie ma mowy. Sorry bardzo. Nie pisałem się na dwa animatroniki na początek. No i gdzie to jest? Co? Co? Baby? Nie mam pytań. Pierwsza noc. Pierwszej nocy tutaj nie powinno być nic. Nic! Pierwsza noc zawsze była ta prosta. Zawsze było tam nic. Ona była tylko taka podskazówkowa. Zrobiłem wszystkie taski, było koniec. Później po kolei pojawiały się animatroniki. A tu co? A tu baby! Siema baby! Bibi. Nie mam zamiaru. Dobra, finished. Your restaurant is now officially open. Awesome. That doesn't mean your job is finished. However. No. Jest coś, czy nic nie ma? Proste pytanie. Cały czas nasłuchuję.
Ale nie słyszę tego charakterystycznego dźwięku. Why you have to be mad? It's only game. Cisza. Nadal cisza. A mam wrażenie, że zaraz mi coś wydupi na ryj, bo animatronik dostał nitra w dupie i po prostu nie było nawet słychać jednego dźwięku, żeby przebiegał. Cisza. Ja nie chcę. Nie teraz. Chcę pierwszą noc tylko przejść. Dlaczego pierwsza noc przynosi mi tyle problemów? Chcę przejść pierwszą noc. Zebrać pierwszy salwycz. I spokojnie zakończyć odcinek. Patrzcie ile problemów. Wiem, głupio zrobiłem. Bardzo głupio. Ale wolę sprawdzać. Wydupi coś na ryj, nawet nie będę wiedział. Kurde, muszę sobie kupić myszkę, żeby sobie podpinać jakieś klawisze. Żeby na przykład właśnie miał X i Z tutaj przy myszce, a nie tutaj. W sumie nie mówię, że to nie jest niewygodne. To jest wygodne, dwa klawisze tuż obok siebie, ale przyzwyczajenie mówi, że we FNAF-ach da się myszką, nie klawiszami. Nadal nic nie ma. Jak mi coś wydupi zaraz na rej, to się zesnam. Jestem bardzo skupiony. Bardzo nasłuchuję. Okej. Okay. Czyli to chodziło o ryzyko. Dobra, nie obchodzi mnie to. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end of day routine. And that skip. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and increase its value. Begin audio prompt in 3, 2, 1. This control to shock. Document results. Wyprostował się. Begin audio prompt in 3, 2, 1. 100% się wyprostował. Ja widzę takie różnice. Document results. Teraz jak dla pewności. Pierwszy raz. Widzicie? Pochylił się. Był wyprostowany. Kurde, nie ten przy... Jesteśmy w dupie. Jesteśmy bardzo w dupie. Jesteśmy bardzo, bardzo w dupie. Dlatego nie lubię skrótów klawiszowych. Bo myszką musiałbym jeszcze najechać. Fuck! Wydupi mi na ryj. Widzicie? Trzeci, ostatni raz. Wydupi mi na ryj. Nie ma innej możliwości, nie dam rady. Nie zdążę tego zrobić. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1.
Albo i zdążę. Bo to już jest ostatni, więc teraz jak zaznaczę, to mi nie wyskoczy. Proszę, te 500 mi jest potrzeba. Document results. You have completed the maintenance checklist. Okej, miałem. Well done. Miałem zawał, bo kliknąłem niepotrzebnie drugi raz kontrol. Jak zaznaczyłem tylko jeden, ten już się do mnie pochylił, więc tak jakby dwa ruchy już wykonał. Dlatego już miałem zawał, że na mnie wyskoczy. No dobra. Przeżyliśmy pierwszą noc. Te dwie rzeczy na pewno chcę kupić. To jest pewka. Bo to nie tyle, że się na tym jeszcze zarabia, co jest ciekawostka z tym. I w sumie z tamtym też, ale tutaj jest taka mniejsza ciekawostka. To jest bardzo ciekawe. Pewnie 90% z was wie, albo nawet wszyscy wiecie o tym, ale no. Na moim kanale jeszcze nie było tej ciekawostki, więc tak, no, mówię, że jest ciekawostka po prostu. No dobra, to co? Zagramy sobie jeszcze w kaczuszki. Albo zagrajmy w te fruty w sumie, w te owocki. Może mi się uda je przejść i wam pokażę od razu, o co mi chodzi. Musimy je przejść 3 razy. Na maksa. Ja mniej więcej pamiętam, co gdzie było, gdzie był speed, jak dojść do speeda i tak dalej. Ja to mniej więcej pamiętam. To jest wszystko poukrywane, ale ja mam po prostu nie farto do tej gry. Często jest tak, że po prostu ja nie zdążę. Znaczy, mam już przenikanie przez ściany, ale czegoś tak nie zbiorę, bo pominę i tyle. To jest zabawa. To jest marne, spójrzmy po niego. Lecimy teraz z koksem, zbierając wszystko, co tutaj popadnie. Zajączek się ma. Tu chciałem przejść. No już speeda nie mam. No to już tak naprawdę przegrałem. Bez speeda nie dam rady. Fajnie, magnes mi się kończy. No to przegraliśmy. Choćby nie wiem, co zrobił, przegraliśmy. Tam będzie spór. Tylko, że ja do niego nie dojdę w ten sposób. O ja... No to przegraliśmy. Ja już to wiem, bo za dużo czasu tracę. Nachodzenie i zbieranie wszystkiego lepszego. Co to był za lag? Halo? Halo, niepokojące lagi? Lećmy szybko po ten magnes. Gdzie jest ten magnes? Tu jest magnes. Według mnie wyleci teraz przez mapę. Speed mi się kończy! A nie, to... Okej. Tak też może być. Tam u góry pewnie nic nie zebrałem. O Boże, serio, ślepy zaułek. Tam u góry pewnie nic nie zebrałem tym magnesem. Jest gdyby. Co ja? Ja. O, czynkami przez ścianę. Lecimy. Tu na dole nie zbieramy jeszcze. Jest amazing. Ło, ale nam się udało. Czyli jednak pamiętałem, jak to przejść. Dobra, pierwszy raz był normalny, co nie? Grajmy drugi raz. Martwe koty? Dziwne. Dlaczego ta dziewczynka jest smutna? Nie, no dobra, nie będę grać głupa. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie wtajemniczeni, zaraz się dowiedzą. No. Tyle.
Dobra, leci. Tu jest przenikanie przez ściany. Tu jest speed. Speedo przydałby się odnowić. Okej, teraz lecimy po przenikanie przez ściany. Kurde, nie tędy się idzie po przenikanie przez ściany. Gdzie ja idę? Tędy. Nie tędy. O, przez ściany. Teraz idziemy po magnesie, który jest tutaj. Mniej więcej ustawień. Dobra. Już samym magnesem sobie poradzimy, dużo zrobić. Dobra, speedy. Rozbieram już resztę. Ej, bez lagów mi tu, proszę. Kurde, jeszcze mi jakieś owocki zostały, ale mam 63 sekundy, jeszcze magnes, speeda, więc... Może być raczej spoko. No, halo? Ej, nie ma tak. Halo? Jest reszta owocków. Halo? Gro? Tu jest jeszcze jeden. To jeszcze mi brakuje. Tu jest ślepy zaułek, nie mam co tam iść. Tu też jest ślepy zaułek, nie mam co tutaj iść. Ej, no nie! Nie gadaj. Już nie mam magnesu. No to jednak jesteśmy w dupie. Tam są. Leci. Nie da się tak przejść. Nie pozwolę. Nie pozwolę. Jest! Amazing! Jest! Dobra. No i ostatnia gra, której się nie da wygrać. Z tego co ja wiem. Czyli krwawie. I jest Springcraft. Z tego co wiem, nie da się tego przejść. Bo widzicie, nie mogę zebrać speeda. Niby jest jakaś możliwość na przejście tego, bo ja już raz to prawie przeszedłem. A nie wiem, czy da się to przejść tak konkretnie. Jeśli wiecie, możecie mi napisać. Czy da się to przejść faktycznie? Czy to jest stworzone tak, żeby dało się to przejść, czy to jest jednak stworzone tak, żeby się nie dało tego przejść? Jakoś mi się tak kojarzy, że ktoś to przeszedł i miał właśnie cutscenkę dzięki temu, ale... Może tylko ja mam jakieś... dziwne... skojarzenia tylko. To jest prawda, to nie jest prawda. Tam był magnesik, a przyda mi się nowy. Kurde, nie tędy poszedłem znowu. Słyszycie? Trąbienie. Teraz na kończenie się czasu jest trąbienie auta. Time is up. O, he's not really dead. On tak naprawdę nie umarł. He's over here. On tutaj jest. Follow me. Podążaj za mną. No i tak to się kończy. Nie wiem, czy to się w sumie tu uda tak przejść, ale... Mogę wam teraz pokazać tą grę. Ciekawostkę w tej grze, bo byliśmy w tej grze na live'ie. Ci, którzy byli na live'ie, to wiedzą. Ale jest tu dodatkowa ciekawostka, czyli... Eleven ją chyba znalazł. Chyba u Elevena ją widziałem, jak mi się wydaje. Że jak jest to przejście, tam się jedzie, to tak jak ja szukałem po wszystkich bokach, po większości bocznic, szukałem jakiegoś przejazdu tajnego przejścia, faktycznie jest tam takie przejście. Z tego co pamiętam jedno, chociaż nie wiem czy nie ma ich nawet tam dwóch. Okej. To teraz to było chyba tam. Się zdaje. Sobie pojedźmy.
Nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze było tajne przejście. Znam tylko jedno. Albo tylko jedno pamiętam. Dokładnie tutaj. To jest taka kupa gruzu. Teraz w sumie nie wiadomo, co znaczy. Ale możliwe, że ta kupa gruzu po jakiejś nocy się zmienia. To jest bardzo prawdopodobne. W ogóle sam fakt tych wszystkich cutscenek, tutaj na przykład przecież wiesz, że nie masz dostępu. Ten domek, ten... Gears, nie wiem co to jest. O Boże, nie pamiętam, jak to się nazywało. A, Gears, no to tutaj też typek nam mówi, że przecież wiesz, że nie masz tutaj wstępu. Jak się zastanawiam, czy jakbym tutaj przyszedł po innej nocy... Oj, przestań, wiesz, że nie masz, że nie możesz tutaj być. Nie rób tego... nie rób z tego trudniejszej sprawy niż jest. Więc no... Nie mogę tu wejść. Ciekawe, czy jakbym tutaj przyszedł innego dnia. Po innej nocy. Czy by może mi się to odblokowało jednak? To jest bardzo interesujące pytanie. Bo Anu, żeby mi się odblokowało. No i tutaj no to znamy to. Idziemy tu do domu, dziewczynka nie chce otworzyć. Tyle. Dziwnie tutaj ekran tak ściemniał. To mnie interesuje. Dlaczego tutaj tak ekran ściemniał? Nie wiem, co to ma symbolizować. Szczerze mówiąc. No ale nic, no idziemy. To ma tak jakby ta minigierka ma nawiązanie do tej minigierki, bo tutaj jest dziewczynka, która mówi, że on tutaj jest, coś tam, że on tak naprawdę nie umarł, a tam mamy ślady animatronika, więc jakby to może mieć troszkę powiązanie, ale to już do osobistego wglądu, co ma tutaj jakieś powiązania, co... Wiecie. Rozegramy sobie jeszcze kilka wkaczki, użyjemy wszystkich tokenów. Może coś sobie ewentualnie kupimy. Chociaż nie wiem, czy chcę wydawać kasę. Tam były ceny chyba 500, 500, 900, tak mi się zdaje. Bo 500, 700, 900. No powiedzmy, że będzie 500, 700, 900. Już zaokrągłem to wyżej, żeby później nie było, że za mało. No to to jest... 500, 700, no to to jest... 1200... 3100, więc tak jakby... To jest dużo. Raczej bym się skłaniał ku 500, 500, 900. Tak mi się zdaje, że to za 900 było takie droższe, jakieś lepsze, ale tamte były 500, tak mi się zdaje. Chyba, że wejdziemy w noc i po prostu zresetujemy. Możemy zaraz sprawdzić. Pyk, pyk i pyk. W ogóle dziwnie jest mi tak grać, że... Nagrywam FNAF-a 1. Teraz tutaj nagrywam FNAF-a 6. A nie rozegrałem wszystkich pozostałych FNAF-ów, więc tak troszkę dziwnie mi jest w to grać. Więc no. Jakby co, nie gramy następnej nocy, ja tylko chcę zobaczyć. Chcę sobie luknąć, ile to kosztuje. 500, 500, 900, tak jak mówiłem. Dobra. No to kończymy. Przeszliśmy pierwszą noc, bo... wielu próbach, żeby nie było animatroników pierwszej nocy. Przepraszam, ale ja pierwszej nocy nie pisałem się na żadnego animatronika, a zwłaszcza na to, że będzie nim Baby lub jakieś dwa animatroniki. Dlatego resetowałem grę do skutku, aż nie miałem żadnego, bo ja chcę zacząć to w ten sposób, że nie od razu pyk trzy animatroniki, tylko chcę zacząć to tak, że pierwsza noc spokojna, druga noc z jednym Freddym, później trzecia noc z dwoma animatronikami, tak po kolei, żeby się do tego przyzwyczajać. A tak będzie ciężko, więc wiecie. Wydupi mi dwóch animatroników, których nie ogarniam, jednego, żeby go utrzymać w jednym miejscu, a będą mi dwa łazić, no to kurczę. No.
Więc dobra, kończymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!